Witam serdecznie na moim kanale. Mam na imię Alicja, jestem korepetytorem online z przymiotów ekonomicznych, ale tylko ilościowych. Jak widzicie, jest tu mój adres internetowy mojej strony. Tam możecie znaleźć całe się oferty moich usług korepetytorskich. A dzisiaj Wam chciałam pokazać, powiedzmy, temat specyfikacji w przedmiocie ekonometria, a dokładnie doboru zmiennych do modelu. Chodzi o to, że na przykładowo zmienną wydajność pracy pracowników może, ale nie musi wpływać staż pracy, wykształcenie, czyli to, czy w formie zmiennej binarnej, czy pracownik ma szkołę zawodową, czy może nie ma tego wykształcenia zawodowego. Na wydajność teoretycznie może wpływać również płeć, czy kobieta, czy mężczyzna. Spośród tych trzech zmian ekonometrycznych potencjalnych objaśniających Y, czyli wydajność, tu mamy konkretnie wyniki dla 6 pracowników dotyczące wydajności, jak i wartości trzech zmiennych, które mogą wpływać na tą wydajność. Mamy wybrać te zmienne, które faktycznie między sobą będą bardzo słabo skorelowane, czyli nie będą wpływały na siebie albo wpływają w mało istotnym zakresie, ale silnie będą wpływały na Y, czyli na wydajność. To jest tak jakby dla nas wzorzec, jak powinny zmienne być dobrane do modelu, czyli słabo ze sobą powiązane, a bardzo silnie wpływające na Y. No i teraz, żeby się dowiedzieć, które z tych trzech zmiennych najlepsze by były do zbudowania modelu, dobrze jest oszacować macierz tych korelacji bezpośrednich, czyli jak tu widzicie, duża literka R w postaci wektora, współczynniki korelacji liniowej poszczególnych x-ów na y, czyli to jest korelacja x1 do y, korelacja x2 z y, taka korelacja wzajemna, a tu korelacja 0,60, korelacja x3 z y. Jak widzimy, każda ta korelacja jest w miarę wysoka i można powiedzieć, że potencjalnie te zmienne decyzyjne, te nasze zmienne objaśniające potencjalne, bo już mi się myli z przymiotem badania operacyjne, one silnie mogą wpływać na Y, ale niekoniecznie, bo problemem jest, tak jak widzicie tutaj, macierz korelacji wzajemnych między X-ami. Ona jest zapisana w postaci trójkątnej, ona jest odbiciem lustrzanym, czyli liczby po przekątnej odbijamy i tu powinno być 0,87, tu 0,69, a tu 0,45. Wynika to oczywiście z korelacji liniowej Pearsona, właściwości, że korelacja XY jest taka sama jak YX. Także tutaj widzimy, że te korelacje między poszczególnymi X-ami są w miarę wysokie. No 0,77 to jest wysoka dość korelacja między pierwszą zmienną a drugą, czyli między pierwszym wierszem a drugą kolumną, między pierwszym wierszem a trzecią kolumną. Tu jest korelacja 0,69, też całkiem wysoka. Jedynie najniższą korelacją jest korelacja między drugą a trzecią zmienną. My to czytamy po prostu, z której pozycji jest ten wynik wzięty. I teraz, przechodząc do właściwego zadania, widzimy, że mamy wybrać optymalną kombinację zmiennych do modelu. No i teraz, jak to możemy zrobić? Ano właśnie na przykład metodą Helwiga. Chodzi o to, że my musimy jakby zbadać wszystkie możliwe kombinacje układu zmiennych objaśniających, które mogą się pojawić w modelu. Czyli mówiąc prościej, może być model z jedną zmienną x1, zmienną x2 pojedynczą, albo tylko z pojedynczą zmienną x3. Może wystąpić kombinacja, czyli układ, że dwie zmienne decyzyjne wpływają na y, albo pierwsza z drugą, druga z trzecią, albo trzecia z pierwszą, albo nawet wszystkie trzy zmienne mogą wpływać nam na wartość y, czyli tworzyć nam właśnie model a z trzema zmiennymi. Bo jak wiemy, model decyzyjny, model ekonometryczny może posiadać jedną, dwie, trzy zmienne, to nie ma znaczenia, tylko ważne jest to, żeby model ostatecznie wyszedł wysokiej jakości, a żeby to otrzymać, trzeba zbudować model, gdzie zmienne jasno, silnie wpływają na y, ale między sobą są słabo skorelowane. I do tego służy właśnie metoda Helwiga. Chodzi o to, że dla każdej z kombinacji, którą ja tutaj tak pospiesznie wyjaśniłam, czyli jednoelementowa z jedną zmienną, z dwoma zmiennymi albo z wszystkimi trzema, bo maksymalnie trzy możemy rozważać, musimy policzyć tak zwaną wskaźnik integralny pojemności informacyjnej dla każdej z takich ewentualnych kombinacji. I chodzi o to, że ten wskaźnik integralny pojemności informacyjnej składa się z takich pojedynczych elementów H i J. Wszystko musimy ze sobą sumować. I każde H i J, czyli wskaźnik indywidualnej pojemności informacyjnej pojedynczej zmiennej J w każdej kombinacji, zobaczcie, co to jest.
To jest kombinacja taka, że tu bierzemy do kwadratu podniesioną korelację bezpośrednią tej zmiennej z y, a w mianowniku mamy sumę tych korelacji tej zmiennej z pozostałymi, które są w tej kombinacji. A teraz mówiąc bardziej zrozumiale, najlepiej na przykładzie, musimy zacząć od tego, że jeżeli mamy trzy potencjalne zmienne objaśniające, bo ja policzyłam x1, x2, x3, to liczymy sobie, ile mamy możliwych kombinacji tych zmiennych, które mogą wejść do modelu. Aż możemy rozpatrywać 7 przykładowych modeli, bo 2 do m minus 1, m jest 3, bo to jest liczba tych potencjalnych zmiennych objaśniających, czyli 2 do 3 to jest 8, minus 1 daje 7. A więc w tym przypadku mamy aż 7 kombinacji zmiennych, jakie nawet bez tej siódemki. Ona jest tylko taką liczbą dla mnie kontrolną, żeby się nie pomylić. Na pewno rozważamy kombinację, że jest tylko pojedynczy x1 do modelu wchodzi, pojedynczą kombinację, że wchodzi x2 albo x3, ale rozważamy, że pierwsza zmienna z drugą, pierwsza z trzecią, na pewno druga z trzecią, no i pierwsza, druga, trzecia. Jeżeli byśmy się tak zastanawiali, to innych więcej przy trzech kombinacjach ja nie znajdę możliwych kombinacji. Takich, że jest przynajmniej jedna ze zmiennych i kombinacje się nie dublują, co jest ważne. I teraz, żeby dowiedzieć się, która z tych kombinacji, z tych jedna z siedmiu jest najlepsza, musimy wyznaczyć macierz korelacji bezpośrednich i pośrednich. My oczywiście tego tutaj nie liczymy, bo mamy podane w treści zadania, ale jeżeli trzeba by było, no to polecam albo w pliku Excela za pomocą analizy danych korelacja. Można wyznaczyć korelacje bezpośrednie, jak i korelacje między poszczególnymi x-ami. My to zadanie już mamy, dlatego też, to jest oczywiście wyjaśnienie jeszcze raz, co to jest korelacje bezpośrednie, a korelacje pośrednie, czyli wzajemne między i najlepiej jakby były małe te korelacje pośrednie, czyli między x-ami. Teraz konkretnie przechodząc do obliczeń. Pojedyncze H duże dla korelacji, dla modeli, gdzie rozważamy tylko jedno ze zmiennych decyzyjnych, to tylko ponosimy faktycznie do kwadratu korelacje bezpośrednie. Dlaczego? Bo we wzorze jest powiedziane, że musimy podnieść każdą korelację bezpośrednią i podzielić ją przez 1 plus suma korelacji z pozostałymi zmiennymi będącymi w tej kombinacji. No a jeżeli korelacja jest, znaczy kombinacja jest tylko jednoelementowa, to jak możemy rozważać w ogóle mianownik, czyli podzielić przez 1 plus suma korelacji z pozostałymi zmiennymi. Jeżeli kombinacja pierwsza składa się tylko ze zmiennej pierwszej i nie ma innej, no to tylko ponosimy do kwadratu korelację bezpośrednią. Z pozostałymi trzema wskaźnikami robimy dokładnie to samo, bo są też jednoelementowe. W przypadku już korelacji dwuelementowych bardziej jest to widoczne, o co chodzi w tej metodzie, jak się liczy w tej metodzie Halviga. Po pierwsze, każdą z korelacji bezpośrednich, o właśnie może tak, wskaźnik czwarty dotyczy kombinacji dwuelementowej, gdzie jest zarówno pierwsza, jak i druga zmienna, a więc obie korelacje bezpośrednio R1 i R2 podnosimy do kwadratu, a każdą z tych elementów dzielimy przez 1 plus suma korelacji, ale zawsze bierzemy wartość bezwzględną, czyli plus minus nie ma znaczenia, pozostałymi zmiennymi. Czyli jeżeli to jest element rozpisania dla zmiennej pierwszej, to ona w tej kombinacji może jedynie mieć korelację z zmienną drugą, czyli biorę 1 plus korelację między pierwszą a drugą zmienną. Potem plus i teraz rozpisuję dla drugiego elementu. Jakby w tej kombinacji czwartej, jeżeli sobie przypomnicie, występowała zmienna pierwsza i druga, więc druga zmienna ma bezpośrednio korelację podniesioną do kwadratu. Przepisujemy 0,89 jest, ale musimy podzielić 1 plus suma korelacji pośrednich z tą zmienną dla pozostałych zmiennych, które są w tej kombinacji. A że to jest druga zmienna, to ona występuje tylko w kombinacji z pierwszą zmienną, a więc robi 1 plus korelację między pierwszą a drugą zmienną. Czyli faktycznie jest dokładnie to samo, co w tym ułamku wcześniej, tyle że w mianowniku. I tak samo dla kombinacji piątej, gdzie była pierwsza i trzecia zmienna, to robię korelacja pierwsza i trzecia, obie są do kwadratu, te bezpośrednie korelacje. I jeżeli pierwsza zmienna w tej kombinacji występowała tylko z trzecią zmienną,
to biorę w mianowniku 1 plus korelacja, ale oczywiście plus minus nie ma znaczenia, między pierwszą a trzecią zmienną, bo ta pierwsza może być tylko skorelowana z trzecią. W tej macierzy korelacji pośrednich między pierwszą a trzecią zmienną jest 0,69, dlatego tu jest 0,69. Trzecia zmienna, korelacja bezpośrednia, jak widzimy, jest 0,6. Podnosimy to do kwadratu zgodnie ze wzorem, a dzielimy 1 plus korelacja tej trzeciej zmiennej z pozostałymi, a że jest tylko jedna pierwsza zmienna, to korelacja między pierwszą a trzecią zmienną jest 0,69, tak samo jak wcześniej. Tylko że jeżeli ktoś będzie chciał korelację trzeciej zmiennej z pierwszą, to jest dokładnie tutaj na rogu, ale ona jest ta sama co korelacja 1,3, to samo co korelacja 3,1. Zgodnie jak mówiłam, powiedzmy z macierzą korelacji Pearsona, w współczynniku korelacji Pearsona jest taka symetryczność wyników, no i otrzymujemy kolejny wynik. Przy szóstej kombinacji, już naszej przedostatniej, działamy tak samo jak przy czwartej i piątej, czyli dwuelementowej. Była to kombinacja trzeciej i drugiej zmiennej, czyli trzecia i druga korelacja bezpośrednia do kwadratu i w obu przypadkach dzielimy 1 plus suma współczynników korelacji pośrednich między trzecią zmienną, a pozostałymi będącymi w tej kombinacji, czyli tylko jest kombinacja trzeciej z drugą, czyli korelacja trzecia z drugą. No i że my nie mamy wyniku współczynnika korelacji pośredniej między trzecią a drugą zmienną, to bierzemy między drugą a trzecią, bo to jest dokładnie to samo, czyli 0,42. Wychodzi nam wynik, no i najtrudniej będzie nam liczyć ten współczynnik Halliwiga dla elementu trzyelementowego. I teraz zobaczymy. Tak samo, jeżeli elementy są pierwsza, druga, trzecia, to każda z tych korelacji jest wzięta z bezpośredniej korelacji do kwadratu. W mianowniku mamy korelację pierwszej zmiennej z drugą i pierwszej z trzecią. Tutaj mamy korelację pierwszej z drugą, czyli drugiej z pierwszą zarazem, no i korelację drugiej z trzecią, bo mówiłam, że w mianowniku wpisujemy te korelacje w tej zależnej, w tym zbiorze potencjalnych. Trzecia może być skorelowana z drugą, jak i z pierwszą. I jak zobaczymy sobie, oczywiście te wyniki bierzemy z naszej macierzy tutaj, jak wychodzi wynik, mamy 3, 6, 7 wartości współczynników Halliwiga. My musimy wybrać taką kombinację, gdzie ta pojemność jest największa w tym współczynniku Halliwiga. No i jak widzimy, najwyższa, jeśli się tutaj nie mylę, jest 0,979 i można to zrozumieć tak, że ta kombinacja daje najlepszą pojemność informacyjną, czyli jakby w tym przypadku, jak gdy zbudujemy model tylko ze zmienną pierwszą i drugą, a nie z trzecią, albo tylko z pierwszą, albo tylko z drugą, ten model powinien nam dać jak najwyższą współczynnik determinacji jako to podstawową miarę jakości modelu, a więc możemy rozumieć, że do modelu wejdzie zarówno pierwsza, jak i druga zmienna objaśniająca, a sugerowana postać modelu, ale takiego podstawowego typu liniowego i addytywnego, czyli gdzie jest dodawanie i wszystko jest opisane liniowo, wygląda następująco. Mamy alfy, alfa 0, alfa 1 i 2 przy użyciu pierwszej i drugiej zmiennej. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem.
Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.